Zobaczcie, tutaj jestem. Zaraz się pokażę. Jak klikniecie łapeczkę w górę, to się pokazuje na tym kanale, na Smilix. Kliknijcie łapeczkę, kto się cieszy? Za raz, dwa, trzy. Klikajcie łapeczkę, się pokażę. Dodawajcie, widzowie, teraz. Bum, to jestem ja na tym kanale Smilix. Kamelka, kamelka odpalona, się jąkam. Pierwszy raz nagrywam z kamerką. To jestem ja. Wow, jaki piękny gościu. Ja żartowałem, jestem brzydki. Ale słuchajcie, to wyjąłem kamerkę. Jestem na Robloxie i słuchajcie, w rzeczywistości nie jestem jakiś bogaty. No i w Robloxie też nie jestem jakiś bogaty. Jesteśmy biedakami. Słuchajcie, stało się to, że nie mamy jakby takiego domu, wiecie, luksusowego. Jesteśmy biedni. I tutaj to jest moja siostra, tu jest mój brat. Cześć, Zenek. Nie wiem, dobra, ja nawet zapomniałem imienia. Napisał hejka. Słuchajcie, jesteśmy biedni, ale niestety musimy jakoś sobie poradzić. No, na ulicy tak naprawdę mieszkamy. Nie mamy nic, ale tutaj ja mam w rzeczywistości chociaż mój sklep, możecie wejść zobaczyć. Na Smilestu .pl. Dużo nowości, będzie dużo rzeczy na święta. I słuchajcie, mogę wam pokazać większą kamerę, chcecie? To kliknijcie łapeczkę, inaczej nie pokazuję. Trochę się wstydzę pokazywać, wiecie, więcej, nie? Uwaga, odpalę kamerkę, ale pierwsze zróbmy wyścig na łapeczkę w górę. W sensie odpalę kamerkę taką większą, nie? Nie wiem, czy to zadziała, ale zobaczymy. Róbmy wyścig na łapeczkę w górę, dawajcie wszyscy razem. Ścigamy się stąd do fontanny na Brookhaven, czyli do centrum. Uwaga, 3, 2, 1, nie klikniecie łapeczki w górę, ścigamy się na łapeczkę w górę! Dawajcie, 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 kto będzie szybszy? Biegnę, biegnę, biegnę. Widzowie, nie klikną łapeczki, my będziemy szybsi, będziemy szybsi. Biedacy górą, biedaki, biedaki. Ej, team biedaki, kto jest team kto to jedzie? Co jest grane? Ej, widzicie? Co jest? No, wysiadamy tutaj, idziemy na zabiegi kosmetyczne. Ej, takie auto jest na Brookhaven? Co to za ludzie? A co wy tutaj podchodzicie do nas? Po ulicy się nie chodzi. Kim wy jesteście? Ja stąd. Kim wy jesteście? Jesteśmy bogaczami, nie widzisz? Ej, to są jakieś bogacze. Jak oni wyglądają? O, gościu! A ty jak wyglądasz? Wzięli, co ty masz za podarte ciuchy? Tak, ja jestem biedny. A nie wstyd ci tak w ogóle wyszło? W życiu bym nie wyszedł w takich ciuchach. No nie chciałbym właśnie, być w twojej skórze. Czy oni się z nas śmieją? Serio? Śmierdzicie, Jezu. Ej, śmieją się z nas. Jak wyglądacie, ojeja. Weźcie, pomóżcie, proszę. Proszę, dajcie coś sobie. Biedaki, nie podchodzić tu do nas. Ej, nie chcą nam nic dać. My jesteśmy biedni, serio, pomóżcie biedniej rodzinie. Bogaczy, wy macie tyle kasy. Ej, co jest? O ma dolarowego, to jest dolarowy ten rożek. Nie ma. Ej, daj mi dolarowego rożka, proszę. Daj mi. Proszę, podzielcie się, no weźcie, no. Czekajcie, mam telefon. No nie, masakra, oni nic nam nie chcą dać, to są bogaczy wstrętni. Nie, to sobie idziemy, bogacze. Daj mi. Patrz, jak chodzi, tak mnie wrobił. Dobra, oni jeszcze się rozpadało, nie. Do góry jedziemy. Nie, ej, bogacze, weźcie nas ze sobą, proszę, my nie mamy auta, weźcie nas ze sobą. Nasze miejsce to jest ulica. Na ulicę spadamy. Jesteśmy dalej biedakami i nic nie mamy, no, masakra. Musimy się gdzieś schować. Co teraz? Co my zrobimy? O nie, rodzina, co my zrobimy? Jesteśmy tak biedni, ale musimy się gdzieś schronić. Chodźmy pod drzewo, bo deszcz pada, jest mega zimno. Ale jest zimno, serio się zrobiło zimno. Ale ma na to pewien sposób. Mam pewien sposób na to, że jak jest zimno komuś, to patrzcie na to. Uwaga, uwaga, robię teraz całą kamerę. Bum, to jestem ja? Ej, to działa? Tak, to jestem ja. Z bliska. Ja mam pewien sposób. Jest wam zimno? To uwaga, czapka Smilestowa was ogrzeje. Żółta, mam też różowe, czarne i będą jeszcze więcej będzie kolorów. Uwaga, jest zimno. Bum, już mi nie jest zimno. Ej, czekaj, sorry. Pierwsze muszę założyć, uwaga, czekajcie. Czekaj, bo muszę dobrze założyć tą czapkę. Elegancka, zobaczcie, teraz tutaj sobie wyprostuję. O, teraz pięknie wyglądam, uśmiechnięty. Czekaj, dam sobie to bardziej na środek, może tak. Dobra, czekaj. O, teraz widzicie, Minka uśmiechnięta tak u Smilestu, to jestem ja. Wyglądam jak Minka, czy nie? A na tym, na Brookhavenie pada. A ja tu, chłopie, mam wszystko. Czekaj, mi jest zimno, mam czapkę. To teraz mam rękawiczki, zobacz, elegancko. Ja mam, chłopie, wszystko, cały swój zestaw mam. Smilestowa, dostępny też dla was. Patrzcie, mam też rękawiczkę. Akurat to jest mały rozmiar, bo... O, przestało padać. Dobra, to już mi niepotrzebne. Ja żartuję. O, dobra, już pada, to już biorę. Dobra, i słuchajcie, jeszcze mam rękawiczki, ja mam cały zestaw. Patrzcie, teraz mi cieplutko. I tu jeszcze jest Minka taka fajna.
Czekaj, kamera, o, jest ta kaminka. Akurat to nie jest jakby troszeczkę za mały rozmiar mi jest, bo są różne rozmiary na moim sklepie, możecie sprawdzić, akurat wziąłem za mały. No, teraz mi jest ciepło, a czekaj, jeszcze zaraz wam później coś pokażę, chodźmy na Robloxa. To oczywiście jest dostępne na sklepie Smajslu Team! Smajslu.pl, możecie wejść zobaczyć! Woohoo! Ej, fajnie teraz wygląda, nie? Taki przystojny bary. Dobra, ale czekaj, rodzina, co my zrobimy? Jesteśmy tacy biedni. Ej, co zrobimy, Zenek? Co robimy? Musimy znaleźć dach nad głową. Jestem cały mokry, oni piszą. Dobra, musimy znaleźć... O nie, co tu się stało? O nie, powódź! Mamy powódź na Brookhaven, musimy wracać do domu! Powódź na Brookhaven! Mieszkamy na górze! Nie wiedziałem! Ja nie wiedziałem, że może być powódź na Brookhaven! Pierwszy raz widzę powódź na Brookhaven! A czemu ta woda jest taka brudna? Fuj! Jaka brudna woda! Fuj! Uciekamy, dawajcie, moi przyjaciele, w nogi, w nogi! Ale grzmi, jaka to jest ten, brzydka pogoda. Szybko, szybko, dawajcie, dawajcie, dawajcie! Musimy gdzieś się schronić. Chodźcie na wyżej, tutaj nie będzie tyle wody. Ale ta woda jest brudna. Fuj! Dobra, wiecie co, idziemy teraz na górę. Chodźmy może tutaj... Ej, tam coś widzę. Ty, to się mi... Ej, to samo się pojawiło? Ty, ja mam dom? Nie gadaj, serio? Ej, co jest? Mamy kemping. Smajsu kuku, ej, to jest moje. Ale jak to? Przecież ja nic nie robię. What the heck? Dobra, no to chodźcie szybko, schowajmy się! Dawajcie, dawajcie, dawajcie! Ej, nie wiem, dom się pojawił nam. Sąsiadów, zobaczcie. Dobra, na to. Mamy dach. Mamy dach nad głową. Ej, oni nas naście śmieją. Oni tam mieszkają! Jak sobie tam. Ej, oni tam mieszkają, widzę ich! W kempingu mieszkają. Wezmę. Ej, dajcie mi lornetkę, macie co? Ej, weź mi daj lornetkę, Zenek, albo dajcie mi lornetkę do ręki. Ja zaraz będę patrzył na nich. Tylko musicie na mnie kliknąć, jak macie lornetkę, bo nie mam. Ej, mamy tutaj safe, mamy łóżko. Możemy spać we trójkę, czy nie? Ej, dawajcie, weźcie się, połóżcie. Zaczynamy. O, deszcz pada na dworze. Ale leje, my jesteśmy w środku. Zaraz was też zaleje, biedaki. Ej, możemy tu we trójkę spać, czy nie? Czekaj, ja muszę na was kliknąć, czekaj. Piggy, Unban, Roommate. Uwaga, teraz, a weźcie kliknijcie na E. I teraz spróbujcie, uwaga. No i teraz, patrzcie, leży. Ej, to działa. No i teraz ty musisz jeszcze, czekaj, nie da rady? Chyba to już, o, da, nie, jest na dwie miejsca, zaśmiał. No, a to jest dwuosobowe, ja myślałem, że są trzy poduszki, to trzyosobowe jest łóżko. Dobra, przestało padać, uważajmy, jeszcze jak śnieg w ogóle przyjdzie, to już będzie masakra. Deszcz to jest jeszcze dość do wytrwania, ale jak będzie śnieg, to co wtedy zrobimy? Zamarzniemy? Masakra. Dobra, gdzie oni tam mieszkają? U góry. Chodźmy poprosić sąsiadów, może jakieś pieniążki, żebyśmy dali, żebyśmy coś dostali w sensie. A damy im w zamian za to, nie wiem, możemy pomóc, możemy im usługiwać, dobra? Ale zimno jest, no bardzo zimno jest. Ej, dobra, chodźmy, pomóżmy tym bogaczom, może wtedy od nich zarobimy jakąkolwiek kasę, nie? To chodźmy, chodźmy w takim razie, podejdźmy do nich, spytajmy się, czy nam cokolwiek dadzą, jedzenie, pieniądze, żebyśmy mogli coś za to kupić. I tutaj mieszkają bogacze, Patty Smile, bogata jakaś dziewczyna, ale coś jest, ej, tu pada, co jest gane? O nie, mocniej pada, nie, tylko nie to, jeszcze bardziej mocniej. Co się robi? Ej, tam coś się białego pojawiło, co? Co to jest? Śnieg? Śnieg na Brookhaven! Co jest, ale jazda! Pierwszy raz widzę śnieg na Brookhaven! Chłopia w szoku! Ja nie widziałem śniegu na Brookhaven, pierwsza. Ej, ile śniegu! O nie, nam dom zasypie! A! Dawajcie łopatę szybko! Łopatę dawaj! O nie, ale teraz jest zimno! Normalnie tak zimno, ty, ja nie wiem co zrobić, jest zbyt zimno. Wszędzie śnieg napadał! Ej, co my teraz zrobimy? Z łopatą biegnie, tak? Ta łopata jest za mała, to nam nic nie pomoże! Odśnieżajcie, dawajcie, odśnieżamy, odśnieżamy! Jest za dużo śniegu! Ej, to aż zimno się zrobiło, ale mam pewien sposób i pomysł, patrzcie o to, uwaga! Jak jest wam zimno, jak może w domu macie zimno, może na dworze, gdziekolwiek jesteście, to uwaga, uwaga! Już niedługo na moim sklepie, te poduszki są dostępne, możecie się zawsze położyć, możecie spać na nich, są bardzo mięciutkie, grafika z dwóch stron, ale patrzcie to, uwaga, uwaga! Coś wam pokażę, teraz patrzcie! Koc! Koc, który będzie dostępny! Koc Smajslow! Serio, już wam go pokazuję, nikt nie widział, tylko dopiero wam pierwszy raz pokazuję. I teraz wam pokażę, patrzcie to. Koc Smajslow, który jest naprawdę długi. Czekaj, ja go jeszcze rozłożę go bardziej. Czekaj, czekaj, czekaj. Uwaga, uwaga. I boom! Patrzcie, jaki wielki! Wow! I tu będą minki. Czekaj, założę go, uwaga. Boom! Koc... Czekaj. Jeszcze raz. Czekaj. I bum! Kot Smajslow! Ej, fajnie, patrz, jaki on jest wielki. Całą kamerkę zakryje. Kot Smajslow, jak wam będzie zimno, to już niedługo dostępny. Za około tydzień będzie na sklepie. O, teraz mi ciepło. Teraz to ja mogę iść na śnieg. Kot Smajslow oczywiście. Dobra, wracamy do gry. Więc taki też będzie dostępny, cieplutki i przede wszystkim miły w dotyku. Bardzo miły w dotyku. On jest taki...
no w sam raz dla mnie, jakby miał oceniać ja, nie? Ale wy też możecie sobie sami ocenić ten koc na moim sklepie. Dobra, teraz weźmy, chodźmy do tych bogaczy. Spytajmy ich się o cokolwiek w Robloxie, bo w Robloxie koca nie mam i w Robloxie też nie mam takich rzeczy, co mam teraz tutaj, więc chodźmy do bogaczy się spytać. Halo, halo, pomoże nam ktoś? Proszę, pomóżcie nam. Ej, halo. Co ty tu robisz, śmietniku jeden? Pomóżcie nam, proszę. No, pomóżcie. Nie ma opcji, nic nie dostaniecie. Ja to sobie oglądałem, a wy przeszkadzacie mi. Do roboty pomóżcie się nam, wziąć. Proszę, pomóżcie. Jesteśmy biednimi, nic nie mamy. Patrz, oni też piszą, potrzebujemy na chleb, potrzebujemy pieniądze na jedzenie. No, ja nie mam czasu, ja teraz pracuję. Przeszkadzacie nam. Pomóżcie nam, prosimy. Jedyne, co ci mogę dać, to kopa, żebyś wyleciał stąd. Co? Dokładnie, przegonić no, ich nie ma to wstępu. Co mi robisz? Przegoniają nas. To nie ma miejsca, dostaniecie. Nie ma wstępu dla biednych. Nie no, masakra, muszę się napić czegoś. Bo was zaraz walnę. Nie no, tak nie no, żartuję. Tak naprawdę jestem biedakiem, nic tutaj nie mam. Nawet w kopku swoim nic nie mam. Nawet w prawdziwym życiu nic nie mam. Kamerka ogarnęła się, dobra, nie wiem, czy na jakości. Dobra, okej, no to teraz co zrobimy? Ej, co robimy? Okropni ludzie, ten napisał on. Dobra, ej, co się stało? Co jest grane? Nie, ej, zielone niebo się pojawiło. Co? Zielone niebo jest, widzicie to? Ej, dookoła wszędzie jest zielone niebo, z lewej strony, z prawej strony, u góry. O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Ej, wychodzimy się schować może. Zielone niebo się pojawiło u góry. Nic nie mamy, jesteśmy mega biedakami. No a co teraz zrobimy? Jestem mega głodny, chociaż tu jest jakiś banan, zjem sobie banana. Ale to nic mi nie da, bo problem jest taki, że ja muszę coś... Ej, co się stało? Ej, gdzie jest ten banan? Dobra, tutaj mam. Problem jest taki, że banana się nie najem. Ja potrzebuję jakiegoś kurczaka, jakiegoś mięsa, coś, wiecie, żebym się najadł, jakiś ryż, makaron. A nie banana. Banan to taki słodki jest. No i co byśmy... Ta, jabłko. Musimy jeść takie jabłka, o, banany, ale to... Tym my się nie najemy, nie najemy się tym. Musimy coś innego wymyślić. Dobra, wiecie co? Przybierzmy się może za kogoś. Mamy tu jakieś garderobę? Co, jest tu jakaś garderoba? Nie, trzeba u góry? Może to jakoś wejść? O, jest u góry coś, czekaj. Wejdę do góry. Chyba nie mamy tutaj, nie ma miejsca chyba na... tu jest dach! A zacznijmy tutaj, może coś jest w jakimś przedsionku, może coś tutaj będzie. Tutaj coś jest? O, jest kosiarka i konewka. Pff. Nie no, tutaj nic nie ma, no. Musimy jakoś ich poprosić. Ej, może powiedzmy, że będziemy sprzątali. Ej, weźmy, róbmy tak, że będziemy ich sprzątaczkami, że wszystko im teraz zrobimy. Że wszystko im zrobimy. Chodźmy do nich i powiemy, że możemy robić wszystko, tylko za ileś tam pieniędzy. Może nam pozwolą. Chodźcie jeszcze raz, druga próba. Prosimy ich i na kolanach dawajcie. Można tu się schylać, może jakaś poza. O, można. Hand, o, mogę się położyć, patrzcie. Ej, udawajcie, że zemdlejemy. O, to jest dobre. Dawajcie. Uwaga. Ej, bogacze, przepraszamy. Czekaj, bo jakiś biedak do mnie tutaj przyszedł. Jezus, znowu. Czego ty znowu chcesz? Co wy chcecie od nas? Pomożemy wam. Patrzcie, z głodu padam. Jestem głodny, no, jestem głodny. Pomóżcie nam. Mi ciebie nie szkoda. Poważnie. Prosimy, prosimy o jakąkolwiek robotę. Zrobimy dla was wszystko, co będziecie chcieli. To czekajcie, ty, mam pomysł, może tutaj asfalt wjazd posprzątają, co mopem? O, co? Czekaj, ale w domu możemy pomóc, możemy w domu pomóc, prosimy. Nie, do domu to ja was poważnie. Nie no, możemy pomóc, będziemy sprzątaczami, możemy zająć się wszystkimi pomieszczeniami, pościerać kurze, pozmywać. No to dobra, to chodźcie, wejście, ja wam powiem, co macie robić, zapraszam. No dobra, to możemy? Ja w garażu bym znalazła im robotę może. No, ale w buty wytrzycie, może do garażu najpierw, w garażu, zobacz, tu mamy tyle śmieci, niech oni sprzątają. Dobra, ej, dobra, to to... Oj, kot mi się... to nieważne. Do garażu, tu i sprzątać. Dobrze, no to w takim razie do garażu, a w domu też mogę? O, ile śmieci, fuj, teraz sprzątamy no, to, dawajcie, zabieramy. Zabieramy. O nie, posprzątajmy to, musimy wszystko posprzątać. Zaraz sprzątamy, te kartony trzeba tam pozanosić. A gdzie mam te kartony odstawić? Tam, no, gdzieś tam po układać. Na regały. Słuchajcie, ukradnę coś im. Mamy plan. Słuchajcie. Ej, te kartony tu nie nosimy, nie w tą stronę. Tam w garażu tutaj weź ładnie poukładać. Słuchajcie, coś ukradniemy, dobra? Ukradniemy. Ej, słuchaj, weźmiemy, ukradniemy pieniądze im. Jak coś, to patrzcie się i kradnijcie, dobra? Jak coś nie wie, nie. Dobra, sprzątamy. Co jeszcze posprzątać, bogacze? Co jeszcze posprzątać? Wszystko, kurze pościerać możecie. Co, kurze?
O, no tutaj normalnie mopem, tak jest, jazda na tych mopach. O, dobrze, 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 no to w takim razie posprzątajmy to wszystko, dajcie mi mopa. Tam do góry tego wstępu nie ma. Macie mi mopa? Dobra, do góry wstępu nie ma. Dla ciebie mopa? Okej, daj mi to odkurzacz, dobra, dobra. Dzięki, okej, odkurzacz, dobra, dobra. A u góry, o, ile kurzu na schodach, mogę do góry też poważnie posprzątać i... Tak, musisz odkurzyć to. Okej, ale tu jest, dużo kurzu, posprzątam po schodach, ale tu jest dużo kurzu, tu posprzątam, okej, na tych schodach, tutaj, o. Ole kurzu, ja! Gdzie oni mają te pieniądze? A, muszę znaleźć, widzowie, muszę znaleźć te pieniądze. Nie wiem, gdzie oni te pewnie muszą mieć gdzieś, czy ja pochodzę. No, tam. Ja sprzątam, u góry, jak coś, sprzątam u góry. Raz, o, dwa, trzeba pośpieszyć tam, sprzątam, ja tutaj sprzątam na zewnątrz, na balkonie też sprzątam na balkonie i... O! Ja sprzątam, No do roboty, ej, biedaki, za 5 minut macie opuścić chałupę, nie? Właśnie. Ja sprzątam, Ja sprzątam, ta la 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 la. Ej, nie za głośno tam u góry. Tak, ja sprzątam sobie, Ja nic nie robię, Ej, widzowie, znalazłem. Znalazłem ich pieniądze. Jest, wziąłem. Moja kasa, ja sprzątam, ja się nie obijam. Dobra, robimy sobie tutaj, okej, tutaj, dobrze, tutaj sobie elegancko. Dobrze, góra cała posprzątana. Dobra, koniec, biedaki, słuchajcie, musicie opuścić tą chałupę. A, to teraz wynocha. Tutaj coś jest. A jeszcze piwnicę słyszałem, że macie. Jeszcze tak. Mamy piwnicę. Dać im do posprzątania? Ej, tutaj jeszcze coś, o dobra, ja sprzątam, nic nie biorę. Idź do piwnicy, tam posprzątaj. Ej, do piwnicy. Zenek, bierz kasę. Dobra. Okej, no to teraz sprzątamy. A co wy oglądaliście sobie, delfiny? Wow. Tak, bardzo lubimy, bogacze, bo my bogacze oglądają delfiny. Tłumacz, a ty biedak tu nie siadaj. Aha. Na tym po prostu. Delfiny oglądają. No dobrze, to fajnie, jest fajnie w takim razie, nie? No dobrze, No tutaj, okej, tutaj, o. Ej, co mi tu przestawia? Zmaść tego stołu. Już przepraszamy, dobrze. To już posprzątane. Dostaniemy coś, chociaż jakiegoś chleba, coś do jedzenia prosimy. Nie. Co? No, nie. To ja za darmo robiłem? Wy się powinniście cieszyć, że mieliście okłamali nas! Mówiłeś, że dostaniemy, jak posprzątamy, ale o dawaj! Nie, macie satysfakcję, że posprzątaliście bogaczom dom, rozumiesz? Ja masz! Cieszę się, że przez chwilę w ogóle mogłeś być... Co? Że mogłeś być w tym domu, ale to w nosie masz z mamy! Dobra, nara, dawaj go! Dobra, atakować ich, posiłami stąd! Młotkę zaraz! No, dawaj! Okej, uciekamy szybko! Uciekamy, w nogi! W nogi, szybko! Zmiamy! Już, nie, tu nie wraca! Dawajcie, uciekamy! Uciekamy, dobra! Na razie, papa! Okej, teraz... No, dobra, patrzcie, mamy! Ukradliśmy! Patrzcie, mamy, stójcie miejscu! Patrzcie! Kasa, ta-la-la-la-la! Oszukaliśmy bogaczy! Oni myśleli, że my jesteśmy łatwi, a tu nie! Ukradliśmy ich! Smile Slow Team, widzowie! Smile Slow Team, możecie wejść zobaczyć na sklepie smileslow.pl, pierwszania w opisie. Widzimy się jutro, odcinki są codziennie. Czapki dostępne, rękawiczki już chyba niedługo będą dostępne. Koce, poduszki, sprawdzajcie. I widzimy się jutro! Woohoo!